Kinga pojechała z mężem do seks-shopu, skąd przywieźli kilka akcesoriów mających urozmaicić ich życie seksualne. O, przepraszam. Myślałem, że sprząta pani w salonie. Salon zostawiam sobie na później. O, widzę, że chce się pan przebrać. W takim razie ja uciekam i wrócę, kiedy pan wyjdzie. Nie, niech pani zostanie i sobie spokojnie sprząta. Ja jeszcze się nie ubieram. Poczytam książkę. Jak pan sobie życzy. Nie za eleganckie te buty do sprzątania? Wczoraj je kupiłam i próbuję rozchodzić. Trochę uwierają. Pani nogi, pani stopy pewnie cierpią. Niech pani usiądzie. Ja się nimi zajmę tak, że w sekundę poczuje pani ulgę. Nie wiem, czy to wypada. Oczywiście, że wypada. Próbowałam. Naprawdę. Odegrałam scenkę najlepiej, jak potrafiłam, ale nie czułam podniecenia, tylko zażenowanie. Witek najpierw przez 15 minut pieścił moje stopy, a później się kochaliśmy. Na koniec dał mi napiwek i powiedział, że poleci moje usługi swoim kolegom. Wiem, że nie mówił o mnie, tylko o pokojówce, ale i tak z trudem ukryłam oburzenie. Czułem się jak w raju. Kinga w roli pokojówki była genialna. Dawno nie byłem tak podniecony. Jakbym kochał się po raz pierwszy z kobietą, której w ogóle nie znam. Taka zdrada bez zdrady. Super, że Bartka nie było. Świadomość, że nie siedzi w pokoju obok, pomogła nam się rozluźnić na maksa.